Krótsza przekątna trapezu prostokątnego podzieliła go na dwa trójkąty równoramienne, prostokątne. Krótsza podstawa tego trapezu ma długość 5. Mamy wskazać obwód tego trapezu. Rozpocznijmy od narysowania jakiegoś poglądowego trapezu prostokątnego. Powiedzmy takiego. No i tutaj, oczywiście, mamy kąt prosty. Tutaj też. I z dwóch przekątnych interesuje nas ta krótsza. To musi być ta przekątna, która jest przeciwprostokątną w jednym z tych dwóch trójkątów. No i drugi trójkąt też jest prostokątny, więc tu, w tym miejscu, musi być kąt prosty. Teraz zauważmy, że oba trójkąty prostokątne są równoramienne, czyli te odcinki mają takie same długości, co na tym rysunku nie jest oddane, no ale to jest rysunek poglądowy, oraz te dwa odcinki są takiej samej długości. I albo kontynuujemy rozwiązywanie na tym niezbyt dokładnym rysunku, albo szybko poprawimy ten rysunek. Nawet możemy wykorzystać kratki. 2, 4, 5. Skoro to ma być 5, to proszę bardzo, 2, 4, 5. Niech to będzie wszystko na kratkach. Kratka jest jednostką tu 5, tu 5. To tu oczywiście mamy przekątną kwadratu o boku długości 5. Jeśli kwadrat ma bok o długości A, to jego przekątna. Ma długość A razy pierwiastek z dwójki. Wiadomy wzór. No już nie A, tylko piątka w tej sytuacji. 5 razy pierwiastek z dwójki. To teraz rysujemy drugie ramię drugiego trójkąta prostokątnego. Skoro tutaj mamy prostą po przekątnych kratek, to tutaj też możemy wykorzystać przekątny kratek. Również pięciu. No i trapez gotowy. Tu jest kąt prosty. Tu jest kąt prosty. A skoro tutaj mieliśmy 5 pierwiastków z dwójki, to tutaj też mamy 5 pierwiastków z dwójki. Spójrzmy teraz na ten drugi trójkąt równoramienny, prostokątny, jak na połowę innego, większego kwadratu. Podstawa naszego trapezu to jest przekątna tego kwadratu, więc obliczamy jej długość z tego samego wzoru. Za a podstawiamy 5 pierwiastków z dwójki, co mnożymy przez pierwiastek. Z dwójki, więc dostaniemy 5 razy 2, czyli 10. No i mamy długości wszystkich boków, możemy zapisać obwód L to 5 plus 5 plus 10, czyli 20 plus 5 pierwiastków z dwójki. Taki obwód mamy w punkcie A.